Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku sezonu 9 Minecrafta na modach SCP Safe Mode. Jest ze mną Kenar. No witam. Oraz duchem jest z nami jeszcze Harden. Witam, on kłamie, nie jest Safe Modem, on kłamie. Który powiedział, że nie będzie klnął aż tak bardzo na odcinku. Tak, ale to nie jest Safe Mode, on kłamie, to jest jakiś sobowtór, nie wierzcie mu. I czemu sobowtór? Ja jestem całkowicie normalną osobą. No prawie normalną, pomijając no, nie to... nie jesteś normalną. Znaczy pomijając kilka kwestii, jesteś całkiem normalną osobą. Dobra, wiecie co? Dzisiaj przydałoby się zająć kilkoma bardzo ważnymi sprawami, czyli zająć się troszkę odnośnie surowców, bo jak widzicie, ciągle tutaj mamy wszystko pozapychane. Ja to tak tylko biorę, przekładam na boki, żeby umożliwić tutaj zbieranie kolejnych surowców, a to jest właściwie bez sensu. Lepiej byłoby, żeby to nam się coś lepiej magazynowało. Kurwa, ty mnie wkurwia znowu. I muszę klnąć przez ciebie. Dzieci oglądają to, ty. No właśnie, północą. Sejmo, nie przeklinaj. Czekajcie, skurzyło mi się perełki. Tak zwykle. No, potem na nas wala, nie? No, oczywiście, nie, nie rozumiem tego. Jak ktoś z was współczuje mi, w jakich ja warunkach tutaj nagrywam, to proszę o łapeczkę, tak? Tak. Jeśli nie dawajcie mu. Jeśli jesteście za Hardenem i za Kenarem, to dajcie łapkę i napiszcie odpowiedni opis. Dajcie podwójną. Jeśli jesteście za Hardenem, to zostawcie łapkę, dajcie komentarz i napiszcie zabij Safe Moda, to zabiję wtedy, zrobię coś takiego i zabiję wtedy Safe Moda. Goń się, ty. No nie zabiję, tylko tak kłamie. No nie cwaniakuj teraz tutaj, dobrze? No już go zabiłem, ja już go 500 tego, nie? Ech. Ja też. Kenar. No, też cię kocham. Odstaw lepiej to, co ty tam bierzesz, prawda? To jest jakaś miłość ukryta. Kenar chciał się do czegoś przyznać, ale chyba jednak wam tego nie powie. Dobra, dzisiaj w takich trudnych warunkach będę chciał się zająć systemem autocraftingu. Nie wiem, czy mnie się uda, bo jak sami słyszycie, Kenar chyba zbyt dużo kubusiu się napił. No, odwrócie, nie patrz, mnie to nie ma. I... no, troszeczkę problematyczne to może być. Co, jak to, sami tu właśnie teraz widzicie. No przecież ja jestem od kopania, co ty mi kopiesz? To jest moje dzieło. Tutaj, w tym miejscu, Kenar, wykopałbyś dziurę. Może 5 wejścia byłoby. 5. I tam do przodu. Weź, buduj. A ja w tym czasie zająłbym się tutaj doprowadzeniem kabli. Słucham? Weź książeczkę i zapisz mi na kartce, bo ja zapomnę. Czekaj, ja ci to wbiję do głowy twojej. To nie trzeba. Ile to miało być? Tak z dyszkę do przodu. Możesz to rozszerzyć na dwie kratki na boki. To save mam tak, też taką prośbę, nie? Nie mam muta. Ja będę kopać, a ty będziesz skakał i będę liczył, dobrze? Godź się. Idź jak grzybki, kurde. Czy na pewno dobrze robię, dobra? A jak ci powiem, że nie, to co wtedy? Masz bana. To wtedy mogę przekopać się i dojść na drugi koniec mapy. Wtedy save mod ma bana. To nie, jakoś ty sobie poradzisz z tym. Ja wierzę w twoje możliwości, jesteś duży chłopczyk chyba. Basic Logistic Save Pipe mod. Czy mam jeszcze? Chyba już nie będzie ich. Save mod, zobacz, czy to jest dobrze. Nie, będzie źle. Logistic Pipe. Budujemy w ten sposób, potrzebujemy złote chipsety, to one powinny być, diamentowe dziury powinny być, cobblestone'owe chyba też. Zobaczmy ogólnie kwestię pipe'ów, wow, nic nie ma pipe'ów. Pipy. I też? Pipy. Dobra, nie ma układu do odnoszenia ich, dlatego one tam się nie skoczyły. Te mamy. Dwa logistyki jeszcze były. Tak, jesteście strasznie dzisiaj niegrzeczni. On nam zaraz zabada. Kosztowna propozycja, tak banę prosto w twarz i tyle byłoby. Ty banany chcesz nam dać w twarz? Nie, Sejmo, no nie wiem o czym ty myślisz, ale nie chcę bananów od ciebie. Nie chcieć bananów od Safe Moda. No. Nie chcieć bananów, tak? Nie chcieć bananów. Ja nie wiem, tak. Jak on jest przepocony ten banan. Ale co byście kurde berali, no poważnie. No kubusia. Bo ja na pewno takie komentarze zaraz będę miał. A co oni brali? Ja się nie podzielili. A to już jest całkowicie inna sprawa. Ty. O, crafting, logistic pipe, co one potrzebowały tak w ogóle do wykonania? No. Na pewno jednego basica. Tak, bo to zobaczymy. Czekaj chwilę. Jest brzydko. I czekaj. I kurde, w ogóle jest tutaj, to jest dwójeczka, jedyneczka jest tutaj. A, zwykły gear i redstone, ale te pipe logistic i tak potrzebuje, więc wykonamy tylko 26.
kilka potrzebujemy na przejście, 20 będzie na autocraftingi na razie. Może być tylko oczywiście oświet i dwa w bok. Dobra? I dwa w bok jeszcze. Czemu mi to zepsułeś? Co? Co ty sobie myślisz, że jesteś co? I weź to ładnie odstup i na razie pochodniami to oświet, ja to zaraz oświetlę w inny sposób. Wiem, tymi twoimi... Bardziej śliczny, taki ekscytujący sposób, znaczy powiedział. Taki... No, nie kończę w tej. Dobra, więc co, pierwsze co, wykonamy te crafting... logistic crafting table. Wykonamy ich 2, 3, 4... 4... 8... Potem jest 4, potem jest 5, potem jest 6. Po 6, 7 już tu musimy my wykonać ręcznie. Dopiero wtedy będzie nam działał autocraft, który sam będzie je wykonywał. Chyba tak będziemy musieli zrobić. Więc ja potrzebuję oczywiście bardzo dużo drewna, więc weźmiemy tego całego staka oraz cobblestone'a, tego muszę mieć sobie ręcznie, gdyż to nie jest jeszcze podpięte do układu, co oczywiście będę musiał zaraz zrobić. Czyli kolejne providery, które będą musiały podpiąć nasze tutaj cobblestone'y też naszego pełnego układu, bo to chyba jest choć oddzielnie? Tak, oddzielnie. Crafting oczywiście, jak sami widzieliście, jest banalnie prosty. Banalnie. Nikt z was nie będzie miał większego problemu z wykonaniem tego wszystkiego. Czyli dziury stone'owe, troszeczkę chestów, craftingów i crafting jest wręcz wykonany, tylko wybacz, musimy go sami ręcznie ustawić, gdyż on sam nie chciał mnie zadziałać. Ciekawa sprawa, naprawdę. Chyba, że aha, zabrakowało mu ołków zwykłych, czy zwykłego drewna. Czyli rozumiem, że tak on by zadziałał poprawnie, okej. Okay. 5 chestów już, czy 5 autocraftingów już mamy. Teraz oczywiście do tego doróbmy jeszcze kilka ekstra. Dwie sztuki dodatkowo, no niech będzie. Okej, już mamy 7. I teraz go przeprowadźmy nasz kabel, czyli ten, co idzie w tym miejscu, dokładnie mówiąc tutaj, macie poprowadzony kabel, musimy przeprowadzić go na drugą stronę. Tutaj mamy przejście naszego układu pod Ender IO, który doprowadza nam prąd, dlatego też w tym miejscu zbudujemy takie widoczne już przejście, gdzie będą latały nasze itemki, później to może zasłonimy czymś, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie w praktyce. Na razie wprost takie przejście tutaj zbudujemy, gdzie musimy zrobić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Na zgięciu tego, czyli w tym oto miejscu, żeby układ nam działał poprawnie, montujemy Basic Logistic Pipe'a. On nam spowoduje tyle, że nasz układ będzie wiedział, że aha, w tym miejscu mamy jednak przejść do requesta, bo request zamawiał to ode mnie. A do góry mam przejść, jeśli zamówienie było złożone przez układ logistyczny. I nawet mogę troszeczkę to ukryć jednak, tak szczerze mówiąc. Czyli podnieść to wszystko jeden do góry i schować to w tym oto miejscu. To takie przynajmniej troszeczkę to będzie ukryte, żebyście wprost tego później nie widzieli, jak będziecie sobie tą mapkę sami uruchamiać. Ci, co się nie wiedzą, już save jest na stronie z 20 odcinka. Troszeczkę się obijałem z nim, no ale jakoś nie miałem czasu. Jak zawsze. Weny. A ja myślałem, że save z wami właśnie rozmawia. Z wami? Ja z wami nigdy nie rozmawiam. Prawda, safe? Okej, okay, tu wiesz co? Tu może zrobię przejście jednak w ten sposób. Tak się chce wymigać, nie? Tu, do góry. I tu przejście byłoby wtedy widoczne. W ten sposób. Tutaj wszystko będzie ukryte ładnie, ale ten jeden malutki fragment bym jednak pokazał, żeby to jakoś przynajmniej wyglądało, że ten układ jest jakiś logistyczny mniej więcej. Nie. Gdzie? Okej. Okay. Teraz tego, gdzie tutaj jest przejście? Tutaj. Więc poprowadzimy układ w ten sposób. Tutaj schowany za tym jednak. A, tutaj nie wiem, czy to się zmieszczy, czy nie. Teraz tutaj zobaczymy. Się i w tym miejscu gdzieś powinno być wyjście teraz. No i dobrze, układ jest już poprowadzony w tym oto miejscu. Więc teraz możemy zająć się całym naszym craftingiem. A czyli tutaj podłoga idzie, to no. Jeden wyżej go muszę podnieść jednak, żeby on wychodził w tym oto miejscu. W takim razie, tu czy jeden do przodu, może raz już w tym miejscu zaczniemy naszą zabawę.
potrzebujemy teraz oczywiście wykonać nasze rurki, które będą odpowiadały za crafting. Jest to crafting logistic pipe, czyli redstone i stone giry. Jak mówiłem, wykonamy jednego provider logistic pipe'a i wykonamy jeszcze te craftingi. Ich będziemy potrzebować, to jest dużo. Wykonamy na razie 15, może 16, wykonamy ich i podłączmy pierwsze co providera. Provider to jest to samo, co mamy w tym miejscu, czyli to, co mamy tutaj zamontowane w środeczku, czyli provider moduł, to jest to samo, co ta rurka. Jest taka różnica między nimi, że tutaj możemy zamontować jeszcze jeden moduł, a to jest jedna rurka, która tylko i wyłącznie zajmuje się pokazywaniem, co w danym miejscu jest i umożliwia jednocześnie zamawianie tych itemów przez naszego requesta, bądź przez właśnie nasze autocraftingi. I teraz właśnie zajmiemy się sobą autocraftingu. Kurde, znowu zbieram śmieci po tobie. Super, naprawdę. Dobra, montujemy w tym miejscu teraz crafting logistic pipe'y i zaczynamy naszą zabawę. Ustawiamy pierwsze co tutaj będziemy craftowali. Potrzebuję tutaj zwykłe ołki. No i dobrze, jak mówiłem, kładziemy to na środku. I już mamy pokazany nasz crafting. Teraz wystarczy tylko naszego crafting logistic pipe'a ustawić odpowiednio. Klikamy na niego i dajemy import. On zaciąga, co ma wziąć z układu i co dostanie na wylocie. Mamy open, aha, otwiera ten dół, dobra. Jest troszkę zmieniony tutaj cały wygląd tego, dlatego też musiałem się sam zastanowić, czy wszystko działa na pewno poprawnie. Teraz uruchomimy to, zobaczymy, czy to będzie nam chodziło poprawnie, czyli mamy 0 oak woodów. Jak przejdziemy sobie na crafting, mamy już możliwość craftingu ich. Dobawimy sobie dyszkę i jak zdążymy, zobaczymy tutaj latające itemy. O, jak widzicie, teraz poleciał oak wood i zaraz powinny nam polecić już deski. Jak widzicie, lecą teraz te po kolei nam deski. Więc crafting działa nam poprawnie. Czyli to, co chcieliśmy, on nam zamówił. Układamy teraz tutaj całą ścianę odnośnie tych autocraftingów. One tu będą leciały wokoło i później zobaczymy, albo po środku pójdzie jeszcze jeden rządek, bo tutaj mamy akurat miejsce tu i tutaj, żeby to sobie tutaj ładnie poprowadzić. I tutaj będą dwie kratki przejścia między tymi całymi układami. W kolejnym kroku ustawimy sobie, jak tworzyć kolejną postawę, czyli patyki. Znowu montujemy, prawy przez myszki import. Crafting jest już utworzony. W kolejnym kroku przydałoby się z tych patyków, a nie mogę tak wziąć z tego, kurczę, szkoda. Myślałem, że będę musiał sobie stąd po prostu brać itemki również. A jednak układ nie działa aż tak fajnie, jakbym ja chciał. Więc patyczki muszę wykonać sobie ręcznie. Więc ustawimy sobie tutaj, jak wykonywać standardowego Jira. I tak jak i poprzednio, zapamiętujemy crafting. Kolejnym kroku będę potrzebował wykonywać sobie stone Jiry, gdyż jak dobrze wiecie, potrzebuję je do craftingów. Żeby to zrobić poprawnie, muszę mieć tutaj swój własny crafting table, najlepiej ten malutki, żebym mógł w nim wykonywać sobie takie podstawy, których normalnie bym nie mógł stąd wyciągnąć. Więc teraz sobie z tego weźmiemy Jira i nauczymy teraz, jak wykonywać Jira stone'owego, czyli w ten oto sposób. No i standardowo uczymy. I w ten sam sposób wykonaliśmy jeszcze crafting table, chesta oraz naszego automatycznego craftinga i możemy teraz pójść sobie już je zacząć zamawiać. Czyli wykonamy sobie całkowicie od zera nasz automatyczny crafting table. Table tutaj jesteś. Dobra, dajemy request. Jak widzicie, wszystko jest w porządku, więc teraz on tutaj nam przyjdzie do układu. Nie, pójdzie nam do tego oto miejsca, czyli tutaj powinien nam przyjść skraftowany item. Słucham cię. Przez przypadek zrobiłem dwa. Dobrze, to wykona jeszcze jeden za karę. Czemu? Tam masz, weź go. Ja złota potrzebuję. Dobra, a teraz wykonamy jeszcze inną fajną ciekawostkę, tylko że pierwsze co, muszę pozbyć się oczywiście śmieciorów. Jeszcze. No i dobra, i teraz rzecz, którą chciałem wam się zaraz demonstrować. Wiele osób pytało kiedyś, jak to wykonywać w poprzednich seriach. Wykonamy ten crafting troszkę droższy,
i wykonałem to po prostu Crafting Scene Creator. To jest specjalne urządzenie do wstawiania tabliczek. Czyli teraz klikamy to i klikamy, co w danym miejscu możemy wykraftować. Wiele osób kiedyś mnie pytało o to, może na tym też kliknąć? Chyba... Nie, to na tym nie można już, dobra. Ale nie, po prostu chciałem przetestować od razu przy okazji. I teraz tutaj widzimy dokładnie, co w którym miejscu będzie kraftowane. Jest podane dokładnie nawet ID tego bloku. Jeśli są podobne bloki, to oczywiście to no nie działa w ten sposób. Chyba ta modyfikacja nie miała czegoś takiego, że rozpoznawała giry, że na przykład ten gir jest na przykład ironowy i z kilku modyfikacji są też giry ironowe i je używało. No niekoniecznie. Wyśmiałem to wszystko po zasłonie ładnie. Chyba trzeba jeszcze te dziury pozasłaniać. A to poradzisz sobie chyba, prawda? Co? Jakby te przejścia będzie... zrobić ładne. Będzie ciężko. Dasz radę. Zdolna bestia z ciebie kiedyś była. Przynajmniej. Kiedyś na pewno. Kiedyś na pewno, gdy jeszcze grałeś normalnie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Kenar właśnie pierwszy raz wbił się tutaj na sezony, w sezonie drugim, w którym właśnie bawiłem się głównie logistic pipe'ami. I tak przy okazji taka mała ciekawostka. No, dla osób, o tym mogły wiedzieć. Dobra, teraz mamy item, który się nazywa Remote Order Logistic Pipe. Bardzo, bardzo potrzebny item. Tym bardziej, że chcę wykonać jeszcze jedną też ciekawą rzecz, którą już pewnie się domyślacie, co to jest. Tylko jeszcze muszę jeszcze raz rzucić okiem na crafting, gdyż... Dobra, na dole był redstone, czyli tutaj. Kraftujemy go w ten oto bardzo prościutki sposób, który oczywiście musiałem sobie podglądnąć, żeby nie było. I potrzebuję jeszcze do tego wszystkiego szkło, 4 sztuki. Tutaj się ten układ jak najbardziej przydaje. Pytaliście mnie też, czemu raz korzystam z tego układu, a raz wolę latać ręcznie to zbierać, bo po prostu jest mi niekiedy szybciej. Teraz tworzymy sobie jeszcze pilot i do tego wszystkiego, żeby to działa nam poprawnie, potrzebujemy kilka rzeczy z Ender Chestów. Czyli potrzebujemy Ender Chesta, zwykłego oczywiście. Ender Chest tutaj mamy. Redstone Blaze Perły. Czy mamy Blaze Rody jakieś? Są 4 sztuki, kurczę, malutko. Kenar. Chociaż czekaj, nie. Mamy chyba... Z tego co pamiętam, chyba z Magic Cropów zbieram esencję blaze'ową również. To nie ta. Albo nie zbieram? Wydawało mi się, że miałem ją ustawioną. Zobaczmy w tym. Glowstone są... No niestety nie mam. Kurczę, aż dziwne wam powiem. Byłem przekonany, że akurat tą esencję zrobiłem sobie już. Oczywiście zdobywanie blaze rodów nie jest takie skomplikowane, gdyż mamy już formę blaze'a, możemy na szybko pójść i to sobie zebrać. Dlatego Kenar, ciebie wyślę tam. Ja nie mam checkpointów oznaczonych, mam nowego Minecrafta. Ja też. No to masz pech. Dlatego polecisz, zlokalizujesz to i wrócisz z powrotem z blaze'ami. Patrzę, ale nie ma tutaj. Tak no koło dyszki przynajmniej bym potrzebował. Chyba nie. No chyba tak. Chyba cię to spotęgowało. No właśnie, Harry ma rację. Coś się boli. Ech, głowa, jak was słucham wszystkich. No wiem, że... Nas tylko dwoje jest. No właśnie, nie umiesz liczyć. No was wszystkich. Dwoje to są wszyscy. Wszystkich, czyli dwoje. Tłumaczę. No i dobrze, i teraz po prostu wykraftuję. Potrzebuję, jak mówiłem, 2 czyściki. Gdzie ja to kurczę, mam tą recepturkę? I 2 sztuki, dobra. I wykonamy jeszcze plecaki do tego. Również 2 sztuki będę tutaj potrzebował. One się już nie stakują. Teraz grunt byłoby ustalić sobie jakieś kolory. Powiedzmy, że jako hard tutaj jeszcze jest, to czarny na początku będzie mój kolor. Byś się tam nie podpinał. Ej, mój był czarny, ja sobie wziąłem czarny. Twój był czerwony pierwszy. Czerwony? Ja nie mam chyba tyle czerwonego barwnika. No właśnie, ja mam tyle czarny. No dobra, to weź te czarne, to co trzeba robić. Albo sobie... O, dobra, to mój będzie niebieski. Dobrze. Czyli jeden niebieski, 2 czarne, to będzie mój powrotu. I jeden niebieski... Ja nie używam w ogóle niebieskiego. Tak? Dobra.
tak jak umistrzyć się robi. A ja używam niebieskiego i halo. A mi to się nigdy nie zapyta? Nie, ciebie się nikt nie pyta. Białego. Nie, Kenar, ciebie się nikt nie pyta akurat. Ty używasz tylko białego. Bo też, ale to na końcu zawsze. Ba. Dobra. Czyli teraz tak o. Spróbujemy jakieś te kolory ciekawe zrobić. Czyli wezmę sobie barwnik jasno-niebieski i nasze chest ustawimy tutaj gdzieś z tyłu. Powiedzmy tu i tu. Koło siebie dokładnie, one będą tutaj zamontowane. Pierwszy chestik, powiedzmy ten, będzie niebieski, właśnie dwa razy, chyba trzy niebieskie, to chyba od czegoś jest. Czy nie? Nie. Nie, nie, trzy niebieskie chyba jest pusty jeszcze, dobra. Zostaw to, to więc to będzie mój powrót. I tu mi się przydało coś do zasysania itemów. Teraz coś wykombinuję. A tutaj jeden niebieski oraz dwa takie jasne będą odpowiadały za zamawianie itemów. I do niego podepniemy remote order pipe'a. Czyli w ten sposób. Teraz krawędź przez myszki łączymy go z naszym pilotem. I teraz są one połączone ze sobą. Czyli klikniemy gdziekolwiek na świecie. Zamówimy sobie na przykład dwa razy diamenty. One do tego często nam polecą. I teraz nasze plecaki. Ustawmy sobie jeden plecak. Shift prawie przez myszki tutaj. I drugi również. W ten sposób mamy ustawione dwa nasze plecaki, które otwierają te właśnie chesty. Jeden do oddawania itemów. Drugi do brania sobie tych, co zamówimy. I teraz właśnie. Znowu pamiętać się jeszcze jeden chest. I będę trzymał narzędzia. Nie byłoby takie głupie. Przecież jest sporo narzędzi, które ja używam często, ale też przydałoby się mieć miejsce na coś innego. Czyli przydałbym wynosił, nie wiem, powiedzmy jakieś 3-4 narzędzia takie podstawowe, a całą resztę bym sobie brał z układu. Git. Dobra, wiecie co? Jako, że nie ma ekstraktora, przynajmniej nie zlokalizowałem w takiej postaci zwykłej, potrzebujemy wykonać, oh the fuck, czekajcie, tego. A tu był diament, goldowy nugget. Całkowicie o nim zapomniałem. Tak go teraz tutaj wykonajmy i dajemy go na sam spód. Dobra, potrzebujemy jedno tego, taki pusty moduł, który upgrade'ujemy lapisem i jednym ironowym chipsetem. Dostajemy zwykły ekstraktor. Teraz tego, jego polepszenie to jest advance. Te MK, zastanawiam się, czy Advanced czy MK oraz robić, który byłby lepszy, bo te MK są szybsze, więc stworzymy tego MK jednak, czyli ten troszeczkę wyższy poziom. Tego Advanced musimy dawać, ogólnie polega to na tym, że mamy wyciągnąć stąd wszystko, co tylko się da, więc nie musimy tutaj niczym to ograniczać i potrzebujemy cokolwiek, żeby tam składowywać to, czyli potrzebujemy MK1, ten podstawowy, wykonać, czyli Basic Redstone Iron. Nie mamy Redstone'a na pewno, bo po co by on był aktualnie. Oczywiście wywalmy syf od siebie, czyli to, czego aktualnie nie będziemy już potrzebowali, przynajmniej tak mi się wydaje. Jeśli będę potrzebował, to tylko podejdę do układu albo wezmę pilota i to zamówię. Więc teraz będzie się wszystko kraftowało o wiele bardziej przyjemniej. Więc teraz kolejny nasz częścik ląduje w tym miejscu i jak mówiłem, ten tutaj miał odpowiadać za wyciąganie surowców. Więc wkładamy do niego moduł ekstraktora. Czyli wszystko, co w nim teraz damy, powinno stąd wyjść. Powinno. Coś nie chce. Zobaczmy sobie dokładnie, dlaczegoż to. Default. No bo jest jaka strona ma, to po prostu wyrzucić siebie. Coś, ma on problemy. Aha, no dobra. Już wiem czego. Czyli jak ten układ jest tutaj niepotrzebny. Już wam tłumaczę, o co chodzi. Nasz układ logistyczny służy do pobierania itemów, ale nie do składowania itemów. Dlatego też, żeby to nam zadziałało, musimy użyć do tego Ender.io, czyli tych zwykłych kabli, żeby one te itemy nam stąd wyciągły. Później, kiedyś jak rozwijemy ten układ, to jak najbardziej będziemy mogli posłużyć się tym oto sposobem, co teraz wam zademonstrowałem. Jednakże na razie takowej możliwości my nie mamy. Więc jak to teraz podpiąć? Tu jest kabel i tu jest kabel. Do niego bym musiał tutaj się dostać dziwacznie od góry. Albo gdzieś tutaj z dołu.
Wiecie, tu jest kabelek, on tutaj idzie dołem. Przeprowadzę go tym oto fragmentem, a tutaj chyba też on jest, tak? I tutaj go poprowadzimy do góry i w ten sposób dojdziemy do naszego miejsca, w którym oczywiście muszę ustawić teraz wyciąganie wszystkiego, co się tylko da, bez sygnału. Jak widzicie, wszystko teraz z tej naszej skrzyneczki będzie nam uciekało. Więc tą sprawę mamy już załatwioną. Kolejny nasz szczęścik, jak wam mówiłem, będzie związany z tym, żebyśmy mogli zamawiać itemki na odległość bez większej spiny. Potrzebuję do tego lapis dla żuli, więc jeden kolor będzie po prostu niebieski. Jeden niebieski, dwa białe. To będzie oznaczało miejsce, gdzie ja będę składował moje surowce, czyli tutaj moje itemki. Czyli tutaj wrzucimy wszystko to, co ja używam oczywiście, no ale niekoniecznie aż tak często, co by umożliwiło mi trzymanie tego cały czas przy sobie. Dzięki temu będę miał o wiele więcej miejsca w EQ i będzie o wiele lepiej. Zaraz zobaczycie zresztą, jak mój chest będzie wyglądał, jeśli wywalę te itemy, których normalnie nie potrzebuję mieć aż tak bardzo przy sobie. A przy okazji posortujemy sobie odpowiednie nasze tutaj itemki, czyli będę wiedział, co w którym miejscu będzie leżało. No i tak naprawdę ja do prawidłowego działania potrzebuję tylko i wyłącznie mieć przy sobie kill off, układ do zamawiania, no i wszystkie te nasze chesty, które posortowałem po kolei. Moje itemki, drugi to, co zamówiłem, trzeci wszystko, co chcę wywalić ode mnie, co by poleciało do naszego układu. Przebudowałem tutaj troszeczkę jeszcze to nasze pomieszczenie, czyli przerzuciłem autocraftingi na górę i teraz tutaj będę mógł po kolei sobie to ustawiać. Ten oto układ umożliwi mi zwiększenie ilości... Ojoj, kurczę, tutaj mi się nie ustawiło, czemu? Ja leciałem? A ja to ustawiłem, kurde, czekajcie. Uzgupiałem wreszcie. Tu jest ustawiony crafting na pistony. Ha, crafting będzie ustawić troszeczkę łatwiej niż ja mam pokazane na początku samym. Import. Jeszcze raz spróbujemy dać ten znak. Czyli prawe myszki. No to tutaj pistona dać? Tak, ale... Defekt, czemu? Papier. Czemu on to chce ode mnie, że ja mu tutaj to wrzucił do środka? Bez sensu, naprawdę bez sensu całkowicie. Przecież to mi zadziałało normalnie. Ha, nie mam sugar cane'u, żeby to wykraftować. Ale to i tak się nie powinno tutaj mi nic blokować odnośnie tego. Ciekawa sprawa, muszę przyznać. Sugar cane'u mam tutaj dwie sztuki. Oczywiście polecimy po kolejne i zobaczymy, dlaczego mamy te problemy. Pokazał się nam jeden dosyć znaczący problem, czyli brak miejsca defaultowego, czyli gdzie itemki mają lecieć, gdy nie mają żadnego miejsca dla siebie. Ustawimy, żeby wszystkie itemy leciały w tym przypadku do naszego chesta. Nie to, tylko chciałem tutaj dać basicowego. Okej, mam jeszcze, na szczęście. Postawimy go w tym oto miejscu i w jego właściwościach ustawimy, że to jest miejsce domyślne. Czyli domyślnie te wszystkie itemki będą leciały nam i dzięki czemu, jeśli coś nie ma swojego miejsca, to tu to właśnie poleci. I teraz właśnie zobaczymy, czy to nam zadziała. Ja to miałem wywołane, gdy zamówiłem jeden papieru. Zamówiłem jeden papieru, a wykonujemy po trzy, więc dwie sztuki wyleciały mi gdzieś w powietrze. Teraz powinny one polecieć do tego oto chesta, więc poczekamy tutaj chwileczkę i zobaczymy, czy tak faktycznie się stanie, że jeden papier poleci tutaj do przodu tą oto rurką, natomiast dwa polecą do góry w celu polecenia miejsca domyślne. I tak właśnie się stało i teraz one od razu stąd poleciały do odpowiedniego chesta. Dzięki temu już nam nic z układu nie będzie znikało od tak o dziwnie jakimś magicznym sposobem. Nie mogę ustawić dalej tych jednak jeszcze tabliczek. Czekajcie, chyba że ja sobie je przestawiłem sam. Ja sobie tak, przestawiłem tryby, okej. I chyba o to chodziło. O, to usunę, postawimy. Okej, dobra. Ja z tego tryby przestawiłem i temu. Jak shift na wymyszki na ziemi, przestawiacie sobie tryby na ustawianie, co ma być gdzie umieszczane albo kraftowane. I to właśnie ja sobie zmieniłem niepotrzebnie.
No i dobrze, i w tym oto miejscu kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że on wam się spodobał, że Logistic Pipe też przypadnie wam do gustu. Ja go dawno temu używałem i teraz z miłą chęcią do niego będę wracał. Niestety, połączenie go z Appliem troszeczkę jest problematyczne. Jeśli znacie sposoby, żeby połączyć system magazynowania z Appliem z Logistic Pipe'em, napiszcie mi pod tym filmikiem, jestem bardzo ciekaw waszych rozwiązań. I w takim razie, dzięki za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do ulubionych, polecajcie, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim. Pa pa. Pa pa. Eee.